Dziewczyny, przygotowałam dla was takie drobne upominki, ale tak naprawdę bardziej ważne od tego, co dostaniecie, jest to, żebyście pamiętały, że dostajecie to jako pewien symbol tego, jak jesteście ważne i wartościowe. Zuzia. Dziękuję. Można otwierać. Mariola. Dziękuję bardzo. Dagmara. Moja moc to piękne serce. Nie potrzebuję siły, żeby pokazać ją światu. Jestem kochana i dobra, nie muszę już więcej krzyczeć. Wszystko, czego szukam, jest we mnie. Nie będę pytać innych o to, kim jestem. Mogę zmieniać to, co zechcę i wiem, że pragnę sięgnąć po więcej. Mogę zmienić to, co zechcę. Znaczy, potrafię zmienić. Moją siłą jest wrażliwość. Nie muszę walczyć, żeby być sobą. Wrażliwość jest to moja cecha, z którą ja sobie nie radzę. Wiele razy słyszałam, że po prostu, i to w rodzinie, że jestem po prostu beksą, że ja płaczę na zawołanie. Znaczy, po prostu przykre, kiedy można zobaczyć coś takiego od obcej osoby, a nie od rodziny. Ale to jest coś, co ty sobie musisz powtarzać, wiesz? To jest coś, co bym chciała, żebyście sobie powtarzały. Małgosiu? Ola? O Jezu! To teraz ja wyjdę. Bo będę, bo to po prostu jest tak gorąco. Nie sądziłam, że to aż tak będę to przeżywać, to wszystko. No bo jednak przyjechałam tutaj, wiesz, twarda. A teraz się okazuje, że jednak wychodzi ze mnie prawdziwa ja, czyli wrażliwa, którą jednak rusza wiele rzeczy.